Yo wszystkim, z tej strony Mr. Chomsky, a to Bajoneta. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, komentować i wciskać przycisk odlajkowania, ponieważ to bardzo motywuje mnie do kręcenia dalszych materiałów, a tych materiałów będzie coraz więcej. Oczywiście rozłożone w czasie, nie? Więc postaram się ogólnie robić moją robotę najlepiej jak się da. A wy po prostu nagradzajcie mnie lajkami i subami, co nie? Ale cóż, teraz dzisiejsza, że tak powiem, misja to będzie walka z bossem, o którym już sobie mówiłem wcześniej. Znaczy pod koniec poprzedniego odcinka. Okay, little one. I'll be right back. Mommy! Mommy! Bajoneta sobie poradzi z każdym w sumie. Tym bardziej, że teraz będziemy surfować na kawałku metalu. Another talkative type. I don't think I've got time to entertain your blabber. I'd much rather hear it straight from your boss. The witch hunts. Rest, I be. King Salmon Emma Tilpa, who play Iodon Tosu, who fires the Bossy, who are on the Andy, Gelda, who are on the Kaosho. Dobra, zaczynamy bossa, ja w międzyczasie sobie tak troszeczkę kiknąłem. Dobra, więc pierw trzeba by się zająć tymi wkurzającymi twarzami na jego nogę. Kurwa, mieć twarz na nogach, to troszeczkę nie polecam. A, i ogólnie jak widzicie, że woda w sumie się tak troszeczkę faluje, to oznacza, że boss się ujawni w przeciwnym kierunku, co trzeba. Dobra. Rakietki poleciały w jedną stronę, my się zajmiemy drugą twarzą na nodze. Dobra, i mamy już kolejny klimax, a właściwie to jest pierwszy klimax w tej walce. Najśmieszniejsze jest to, że ten boss w sumie zaczyna uciekać jak wielkiego pająka, który może mu ujebać pół twarzy. Ale nie, ja nie rozumiem, czemu ucieka. I powiem szczerze, że mamy tutaj taki dosyć ciekawy quick time event. Z
trzy interaktywne. Co, teraz pajączek go upierdolił w ryj i okazało się, że tam jest kolejna twarz. No kurwa, bym się tego nie spodziewał. Ogólnie walka z tym bossem jest o tyle łatwa, że... Tak, walka jest tyle łatwa, że mi kurwa ujebał. Jebany. Skurczyły. O! Dobrze. Dobrze, Bajo Majo, ciśnij te demedże. Zjechaliśmy mu całkiem sporo życia, więc jest git. Ogólnie ten moment walki polega na tym, że jak on skoczy do tej wody i robi te... że on troszeczkę chce nas wpierdolić, to jedyny sposób na pokonanie tego momentu, że tak powiem, jest tak naprawdę zaczęcie surfowania w innym kierunku. Bo inaczej on tak troszeczkę by nas wpierdolił. I byłby game over. A kto normalny lubi game over? Nikt normalny nie lubi game overa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. O! Raz, dwa, trzy, cztery. No nie! Zostaw mnie tymi... Zostaw tymi pan tymi ręcami, bo ci je, pan, bo ci je panie powytrącam, nie? O, i kolejny klimaks tutaj. Właściwie klimaks cały czas trwa, bo pajączek cały czas jest i... W sumie pajączek cały czas jest, ale na jednym pajączku to się w sumie nie skończy. Od razu wam spoiluję, jak to będzie wyglądać. Bo w sumie teraz zaczyna się kolejna sekwencja walki z bossem. I... auć, to bolało. Pozbyliśmy się skrzydełek naszego bossa. Ujebaliśmy teraz twarz temu bossowi. I teraz mamy po prostu scenkę, gdzie wpierdalamy się w... wir wodny. Tak, kurwa, nagle macki wyszły z jego ciała. Nie sądzicie, że to jest troszeczkę absurdalne, że kurwa macki z oczami? Jak to mnie uderzyło? Ała! Panie, zostaw mnie pan. Ja jestem dobrym bajonetem. Ja tu chcę bossa tylko być. A, czyli magiczna pujarka nie działa, jak on powtarza cykl. Lipo tak trochę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I... rakietkowe buty. O, jak ładnie. Teraz pora na klimaks. I tak oto naradzi się Spider-Man. O,
Ojej, powiem szczerze, że ten boss należy do jednego złoczyńców. Co mnie cieszy. Ten boss i poprzedni boss, jak tu walczyliśmy, znaczy nie mówię o rząd, tylko mówię o takim dosłownie poprzednim, że cały poziom był poświęcony bossowi, to powiem szczerze, że bardzo mi się ten boss podoba, jest dosyć łatwy, tak samo jak ten poprzedni boss, szczególnie jeśli ma się odpowiednie straty na tych bossów. Oczywiście mówiąc straty, nie mówię o, że straciłem coś. Straty w sensie speedrunowym taki, to są strategie, skrót od słowa strategia, czyli strat. I nagle Bayonetę wyjebało kurwa do Niemiec na ogórki. Welcome aboard, Cheshire. Oh, fucking hell! Mommy! I told you I'd be right back. Shouldn't you be, you know, flying this thing? I'm a bit occupied at the moment. Mommy! Well, so much for the subtle approach. We might as well have speakers on this thing blaring Ride of the Fucking Valkyries. Come now, we're VIPs. You know, nothing says you've made it in life like a private helicopter. Then welcome aboard Air Luca, flight 001. This is your captain, Luca, speaking. Fasten your safety belts, as this may be a bumpy flight. No i trudno, no, udało nam się pobić następnego bossa. Nie zajęło nam to jakoś strasznie długo. Ale dobra, dostaliśmy nawet złotą nagrodę. I w sumie na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co macie robić. Powiedziałem to już na początku, więc po co się powtarzać? Z tej strony był Mr. Chomsky i zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku Bayonety. A kolejny odcinek będzie już niedługo. Na razie, cześć!